Daniel, załatwiłem ci to. Rozmawiałem wczoraj z Denisem Smoldarewem. Powiedział, że jeżeli się umówicie tuż przed walką, to jest gotów pójść na wymianę. Nie żal mu swojej pięknej twarzy. Kto ma piękną twarz? No on tak o sobie powiedział. Proszę cię. Tak jak ty mówisz o sobie, to dobrze. Ja to się, wiesz co, ja się z nikim nie umawiam, to raz. Bo wiesz, on się umówi, a zrobi tak swoje, tak? Więc bez żadnych umówień, bez żadnego tego, wychodzimy i się bijemy, a co przyniesie walka, to zobaczymy jutro. Czyli game planu jak zwykle nie ma jako takiego? Nie ma. A kiedyś był? No, wydawało mi się, że kiedyś były, ale to już są dawne czasy chyba. Nie, nigdy nie było żadnego game planu, bo niestety nie umiem ich realizować, to po co to robić? Dużo wyższy Smoldarew od ciebie, ale to chyba też nie nowość, jeżeli chodzi o rywali. Nie no, ja jestem jednym z niższych chyba w tym heavyweightie całym, więc wiesz, mnie to nie dziwi. Przyjeżdżał do was Denis do WCA. Nie do WCA, tylko do S4, ze 3-4 lata tak temu, tak. Trenował ze mną ze 2 tygodnie, pomagałem mu się do jakiejś tam walki przygotowywać. Ja, ty, Bura, Marcin, wiesz, Janek, więc znamy się dobrze. Wtedy fakt był, wiesz, że dużo większy, w sensie potężniejszy, bo teraz ma 110 kg wyżyłowany. W kulturystyce będzie startował pewnie. A wtedy jakby u nas to ważył 127 kg bodajże, jak dobrze pamiętam. Musiał robić na 120, więc troszkę schudł. Czyli dobrze go pamiętasz, bo kiedyś oglądałem wywiady z tobą, mówiłeś, że nie wiesz tak naprawdę, w jakiej on był formie, nie obserwowałeś go. Nie wiem, wiesz, ja nie byłem w formie wtedy, bo ja byłem po roztrenowaniu, jak on u nas był. Ale i tak sobie radziłem, więc mam nadzieję, że jutro też tak samo będzie, wiesz? Ale bo tak naprawdę walka, a sparring to jest dwie inne rzeczy, więc i też kwestia dnia i tak dalej, no ale myślę, że damy dobrą walkę. A propos tej postury, no trochę musiałeś zbijać do tej wagi ciężkiej chyba. Kurczę, no zdarzyło się tak, ale widzisz jak ładnie zbiłem, nawet na, wiesz, niecałe 118 miałem, nie? Więc w 2 tygodnie udało mi się zbić prawie 10 kg. Czyli zbijasz pewnie dietą albo treningiem, tak? Tam nie ma no bardzo ciężkie... No co, szpam i dlatego schodzi. Ale to taki trend chyba teraz w MMA, to tak, wpisujesz się, tak mi się wydaje. Nie wiem, jeszcze nigdy nie próbowałem. A ty lubisz tak, co? Tak patrząc się na ciebie, to lubisz mefedron zajebać. Ja broń Boże. Dobra. Daniel, powiedz, nie wiadomo była twoja przyszłość do końca. Wiadomo, że chciałeś w ACA zostać, no ale ten kontrakt się przedłużało za podpisanie kontraktu. A więc na czym stanęło? Walka na jedną, na więcej walki? Jak to, no. Czy wynegocjowałeś w końcu tę kupę kasy, o której cały czas mówiłeś? Nie, to nie tak. Od razu wiedzieliśmy, że będziemy w ACA, tylko mój menadżer i Weissandor nie mogli się ze sobą spotkać. I tak to się wszystko przekładało. Od początku było praktycznie wszystko dogadane, że zostaje i tak dalej. No, że wreszcie nie mogli się spotkać, ale się dzwonili, dogadali i jest dobrze. Powiedz, no jest dobrze to finansowo na pewno, nigdy nie było źle w ACA, jeżeli chodzi o twoją osobę. Miliony dostaję. To jest normalna sprawa. Ale powiedz, czy, no bo przeszła do informacji, do mediów taka informacja, że jeszcze nie ma tego kontraktu, no ty mówisz już dlaczego, ale pewnie organizatorzy walili drzwiami i oknami, czy nie walili? Nie, to pytaj się mojego menadżera, ja się tym nie interesuję, wiesz, ja mam co robić, wiesz, zaufałem Kowalikowi, on się wszystkim zajmuje i tylko mi mówi, jak już wszystko jest gotowe, nie? Jaki ty masz plan? No to zwyciężyć to w sobie, jutro to ja wiem, ale co dalej? Jaki Daniel Milańczuk ma plan na siebie dalej? No jaki? Po walce, jeżeli zwyciężę i nic mi nie będzie, to jadę do domu. Zjem, nakarmię córki, pójdę spać. Normalnie. A kariera? Mówię o karierze, czyli co dalej? No wiadomo, że pasy... Sportowej oczywiście. A, sportowej. No. Bo ojcowska kariera jest... Nie, jakby... Mogę zostać piosenkarzem czy czymś tam, nie? Myślałeś o tym? Wiadomo, cały czas myślę. Co, no bardziej dochodowo jest, no Zanek Martyniuk kasuje więcej niż ty przez całą karierę, on za jeden koncert pewnie. No, dokładnie tak, dlatego też bym chciał być takim, wiesz, disco-polowym mistrzem, nie? A powiedz, nie przeszkadza ci to, że się trochę lubicie? Widać, że tam jednak, z twoim jutrzejszym rywalem. No lubimy się, no jak się znamy, razem trenowaliśmy. Ale w ryja elegancko dasz jutro. Słuchaj, po pierwsze, my jesteśmy sportowcami, nie mamy żadnych zatargów ze sobą ulicznych, ani on nie jest gangster, ani ja gangster, to co mamy się nie lubić? Tak? No, coś w tym jest. Jeszcze jedno, że chciałem cię... Po co mamy, wiesz, udawać sztuczne napinki przed walką? Wiesz, wszystko ma być w walce, a nie przed, napinki niepotrzebne. Po co to? Ja obiecuję, że będzie jutro ogień, bo fani w Warszawie pamiętają jedną walkę w kategorii ciężkiej, której dobrze nie wspominają. Którą? Main event na Torwarze, gala 29 chyba. Numer to jeszcze było ACB, to był main event 5-rundowy, zdaje się. Się z nim biłem, tak? Tak. Co się nie bili? Tak. Nie, no to tak u nas pewnie nie będzie. Nie będzie. Daniel, powiedz, bo wchodzi... No, że weźmie kartę, a ja szachy. Zobaczymy, kto wygra.
Wchodzi nowa organizacja do Polski, walki na zasadach zbliżonych do MMA, na gołe pięści, bez kategorii wagowych, bez limitów. I twoje... płacą za dużo. A to już wiesz? No jak widziałem, 50 tysięcy za turniej. Tak jest. No to niedużo. Niedużo. Nie myślałeś, żeby się zgłosić, bo twoje nazwisko często jest wymieniane w kontekście tej organizacji? Słuchaj, w tej nie są jakieś tam rozmowy, były, są może nadal, nie wiem, żebym na gołe pięści się bił, ale akurat nie w tej organizacji. Czyli rozumiem, że za granicą, no w Polsce innej nie ma, no czy tak, jest? Tak, nie, w Polsce nie ma, nie znam. Na internetach nie widziałem. A taka formuła ci się podoba, bo tam nawet nie będzie klatki ani ringu, jest otwarta arena. Wiesz co, to jest, zrobili tak na zasadach troszkę jak w tych filmach, chyba w Questie było, The tak, Quest, Quest, ale tak samo walczysz w sandzie. W sandzie walczy tak samo się na takim podeście i nie ma dookoła, wiesz, lin ani siatki, możesz wyrzucać przeciwnika poza. No, tam są takie materacje i tu pewnie będą tak samo, no poszli tak troszkę, wiesz, undergroundowo bym powiedział, troszkę zainspirowali się filmem, chcą zrobić coś innego, zobaczymy jak im to wyjdzie. Ale fajny pomysł jako taki, jeżeli chodzi o tę formułę. No, zawsze coś innego. No to nie, 50 tysięcy, ty no nie ma kategorii wagowych, ty jesteś... Walki musisz stoczyć. Tak jest. No i w każdej musisz dostać. Na przykład by się zmierzył z Waso, psychopatą Bakocewiczem, on podobno będzie prosił KSW o zgodę i nie ma kategorii wagowych, no to... 50 tysięcy chcesz stoczyć trzy walki? No ja nie zajmuję walczeniem. No ja też nie. Szanujmy się. Czy za mało? Za mało. No ile musiałby być, żeby Daniel Milanczyk wystartował? Trochę więcej. To ile to jest trochę? Dwa razy tyle? Nie, no jeszcze więcej. No ja muszę... Słuchaj, ja już jestem na tym etapie kariery, że chcę z tego coś zarabiać, a nie bić się, wiesz, za marne pieniążki i potem więcej wkładać w przygotowania niż za walkę. No. To powiedz o jednej rzeczy, która jest często podnoszona, ponieważ wiele osób wydaje się, że te pojedynki są bardzo krwawe. Mówię o tym, jak twarze zawodników wyglądają po walce, natomiast zapomina się jednej rzeczy, że to jednak bardziej pięści są narażone na złamania niż sama twarz, no bo tak naprawdę jeden cios może skończyć pojedynek i tak naprawdę ta twarz nie musi wyglądać tak jak walka lobowa, jak twarz lobowa po walce z Knightem. No na pewno w heavyweightie to nie pada tyle ciosów na twarz i te twarze tak nie wyglądają, bo nasze pięści ważą, więc szybciej są knockouty, ale rzeczywiście bardziej niż twarz to uważam, że cierpią o dłonie, nie? Bo łatwo sobie o głowę, o czoło porozbijać, połamać i tak dalej. Myślisz, że da się łączyć takie starty? Bo wielu zawodników mówi, że okej, na gołe pięści spoko, ale po zakończeniu kariery MMA, bo to może ich wykluczać z walk w MMA. Jakby mi zaproponowali dobre pieniążki, to ja z tym nie mam problemu, naprawdę. Już teraz, znaczy po jutrzejszej walce. Czy rozumiem, że ICA płaci na tyle godnie, że no, tak. Wygórowane masz żądania finansowe w stosunku do organizacji na gołe pięści? Nie, no nieważne, ale jak zapłacą dobrze, tak? To myślę, że ICA nie będzie miało przeciwko temu nic, żebym gdzieś zawalczył w boksie na gołe pięści. No. Albo na przykład z jakimiś dwóch na jednego, czy trzech na jednego. Czy tak, Waso, Wrzosek i Gracjan, bierzesz to? Nie, no wiesz, mówię o takich normalnych, bo to są zawodnicy, co by nie mówić, no to ciężko z takimi, ale z jakimiś tam, takimi pseudo, wiesz, wariatami, gangsterami, kulturystami, czy jakby ich tak nazwać, to ja tak bym chętnie, nie? Na dwóch poprzednich edycjach bił się tutaj w Polsce Anthony Johnson. Liczyłem, że się ACA z nim zestawi. To było fajne zestawienie. Śledziłeś jego walki? Dobry pomysł? Wiesz co, nie śledziłem. Na pewno poznałem go w Warszawie jak na gali. Wydał mi się bardzo sympatycznym zawodnikiem. Taki bardzo normalny. Przyszedł, przywitał się i tak dalej. I liczyłem po cichu, że to on wygra ten pas, bo jest, wiesz, twardym zawodnikiem, mocnym, właśnie nie lubię też zawodników, którzy się wożą, a ten, który wygrał pas, no niestety jest troszkę wywożony. No właśnie, ACA mówi wprost, że ten pojedynek, no inaczej, rozpatrują cię jako kandydata do walki o pas, więc pewnie jeżeli wygrasz, no to się zmierzysz właśnie tak. Powiedzmy sobie szczerze, gdyby ten przeciwnik, nie pamiętam, jak on się nazwisko już ma, jak on? Gonczarow. Tak, Gonczarow. Gdyby on się zgodził walczyć teraz ze mną, to już bym miał teraz walkę o pas, ale że on miał między jedną walką a drugą mało czasu, się nie zgodził, więc ja nie chciałem czekać, aż będzie on się przygotowuje i walczyć o pas, tylko chcę się bić jak najczęściej, więc dostałem zamiast ten, dostałem tutaj walkę, tak, z Dennisem. No. No właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.